Siemanko, z tej strony Araulen, a to jest War Thunder. Tak, to jest War Thunder. Dzisiaj jestem sam i będziemy sobie pykać. I liczę, że odcinek wyjdzie fajnie. Pierwsza taka dynamiczna gra, którą będę nagrywał. I może na początek coś na temat tego, jaki mam poziom, czym gram i tak dalej. Więc tak, gram samolotami z Wielkiej Brytanii, tutaj to drzewko właśnie rozwijam, tak jak widzicie. Mam tu już kilka samolotów z pierwszego tieru, jeden z drugiego tieru, tieru chyba. Teraz mam tu, jak widzicie, Hurricane'a MK1, już researchuję sobie dwójeczkę z drugiego tieru. Mam tutaj Gladiatora MK2, mam Spitfire'a MK1, mam bombowca Blenheima MK4 z pierwszego tieru, ale bombowców za bardzo nie ogarniam, więc go nie używam. Tutaj sobie researchowałem troszkę Swordfisha, ale nim się zajmę dopiero po zresearchowaniu Hurricane'a. Tutaj, tak jak widzicie, mam też tak z Gladiatora MK2 z pierwszego tieru. Czyżbym miał tutaj tego? Nie ogarniam. Nie, muszę go researchować, bo mam tu do wyboru. Dobra. Miałem tutaj Gladiator, więc to wam pokazałem. Mam piąty... 5,5, że można tak powiedzieć, levela. Grywam sobie z kumplami, czasami też sam, więc jeśli by wam się to spodobało, to na następny raz ogarniemy ekipę i będziemy razem nagrywać i może po prostu powycinam jakieś fajne momenty, żeby to nie było zbyt długie, a ciekawe. Więc teraz lecimy do boju. Oczekujemy na sesję. I ten War Thunder jest w zamian za SF-a 13. Niestety muszę zakończyć tamtą serię, bo... O, Domination Ceng Cao? Nie grałem nigdy na tej mapie. Niestety muszę serię z SF-a 13 zakończyć, ponieważ moja cierpliwość dobiegła końca. Nagrywałem... Najpierw tam zginął mi save, potem odbudowałem wszystko, nagrywałem, kusiłem i to koszenie nagrywałem, lata sobie, kukurydza po całym polu, wygląda na to, że koszę gołą ziemię, więc niestety moja cierpliwość do tej gry się skończyła i wezmę sobie na początek tak z Gladiatora, lecimy. Lecimy przejąć może punkt A od razu, bo przeciwnicy są tam gdzieś trochę z boku, więc mamy szansę teraz punkt przejąć i być już do przodu. Więc lecimy raz, dwa. Ogólnie tutaj zawsze dużo się dzieje, ale są też momenty, w których nic się nie dzieje i nie ma za bardzo co mówić. To po prostu będę wycinał, bo bez sensu, to jest bez sensu takie trochę przedłużanie odcinka. A tak to będą te ciekawsze momenty. Dobra. O, fuck. Zarąbiście. Hamuj. Ląduj. Co ja zrobiłem? Jaka ze mnie lama. Tak, i teraz nie ma mnie na lotnisku i nie naprawię silnika. Spoko. Leć, błagam cię. Błagam. Nie wytracaj prędkości. Jest lotnisko. Lotnisko? To nie jest lotnisko. Ale można tu ten naprawić silnik, czy nie bardzo? O. No, zarąbiście. I co to ma być? Muszę opuścić samolot.
Jaka ze mnie lama. Startujemy. Zrobiście. No dawaj. Dawaj. Jej. Lecimy. Ale tu się popisałem. Brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Pięknie. Pięknie. Biorę Gladiatora MK2. Jeden z moich ulubionych samolotów. Tam są chyba jakieś bombowce, bo tak wysoko. Gdzie by tu? Daję na tego Hurricane. Chociaż tutaj daję. Jeden jest, będzie bliżej. KL-43. Naszego skasował. Albo nie. Dajemy na niego. Chłopaki, zostawcie też coś dla mnie. Tym panem się zaopiekujemy. Trafienie krytyczne dostał. Prawie się ze mną zderzył. Ja pierdzielę. Będziesz mój. Jest! Pierwszy drop. Tam jest następny gdzieś. Halo. Mapa mi cię pokazuje, kolego. What? Mapa mi pokazuje, a nic nie ma. Prędkość krytyczna. Jesteś mój. Łag, trójeczka. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wykokszony samolot, z którym nie mam szans. Szybciej leć, proszę, szybciej. Leć szybciej. Polecimy tutaj nad lasami i może spróbujemy przejąć im strefę. Choć znając życie, teraz mnie ktoś skasuje. Dobra, lecę na tego gościa. Ups, skasowałem go, ale mam krytycznie uszkodzone prawe skrzydło. Urwane! Opuść samolot, opuść samolot, opuść! Auć. Ale zniszczyłem go. Kurczę. Biorę Hurricane'a teraz. Bierzemy. I lecimy do strefy C. Ach, kocham ten samolot. Naprawdę jest mega. Dobra, lecimy. Lecimy przejąć strefę C. O, już nasi przejęli. Ale lecimy im pomóc, bo tam zacięta walka jest. Lecimy im pomóc. Raz, dwa. Tego pana. Tylko boję się, że tam mogę polec. Dajesz. Kurde, padł. Wróg przejął strefę, kurczę. Dobra. Będziesz mój. Tylko nie mogę cię trafić. Trafienie krytyczne. Jest mój, jest. 52 punkty. I teraz ja dostaję. Wzbij się. Kto mnie tam prześladuje?
Tego spróbujemy sprzątnąć. Tylko on gdzieś jakoś tak padł. Okej, jestem z powrotem, przepraszam, miałem telefon i widzę, że padłem, więc biorę Spitfire'a. Lecimy dalej, jestem, widzę, dość wysoko w drużynie. Lecimy na strefę C. Tego Spitfire'a mam od niedawna, więc nie za bardzo znam jeszcze jego możliwości. A z tego co widzę, to będzie troszkę ciężko nim sterować. Ale jest szybki. A to się liczy. Ale tam się młocą. To może ja się wycofam. No nic, spróbujemy, najwyżej padniemy. Przegrywamy. Niedobrze. Kurde, żebym nie zlamił tak jak przedtem. Aha. Zarąbiście. Urwało mi skrzydło. Auć. I teraz przegrywamy. Został mi samolot z rezerwy. Świetnie. Świetnie. To jest taka pierdółka mała. Błagam, niech ten mecz się zakończy. Błagam. Nie chcę tym czymś latać. To jest porażka. Mam nadzieję, że raz, dwa zresearchuję Hurricane'a dwójeczkę, bo to jest masakra jeszcze trzymać samolot z rezerwy. Tam na strefę A ostro cisną, więc tam lecimy. Może pomożemy Monsterowi 232. Odnośnie jeszcze tego konkursu, co był u mnie na kanale. Słuchajcie, sprawa jest taka, że Michał Bera, który wygrał jedną z kopii, zniknął. No, nie odzywa się, pisałem do niego PW, nie reaguje, nie daje oznak życia. Nie daje oznak życia, więc będę musiał rozlosować. Będę musiał rozlosować po raz drugi. Po raz drugi. No wiecie. SF-a. Bo jeden kod został wolny. Więc spodziewajcie się w najbliższych dniach właśnie losowania, filmiku z losowania, w którym ktoś może znowu ponownie wygrać! O, uff. Który ktoś z was może ponownie wygrać. Wow. Szkoda, że klęska. Dobra, więc przygotujcie się, bo ktoś z was z tamtych osób, które brały jeszcze udział w tym konkursie, może wygrać, więc czekajcie. Może któremuś z was się poszczęści. Co tam zostaliśmy za odznaki? Wyrównywacz zniszczył najwięcej samolotów o jeden stopień wyższych od siebie. Bitwy przeciw innym graczom. Dobra. Okej. To co? Jeszcze jedna bitwa. Do boju. Grand Strike. Kurczę. Graves, Robbers, Cliffs. Nie znoszę map z klifami. Są ładne, ciekawe. Ale ja jestem straszną lamą. I często ginę. Więc no cóż. Pozostaje liczyć, że teraz nie zginę tak szybko. Po raz pierwszy, i po raz drugi, i po raz trzeci. Dobra, rozpędzamy się. Średni czołg, bunkier. Ech, nie mam szans. Więc pozostaje liczyć na cele powietrzne. Polecimy w tamtą stronę. Bunkier, średni czołg. A żadnych samochodów opancerzonych, naprawdę. Dobra, lecimy.
Nie wiem, no tam lecimy już jak lecimy. To trzeba zestaw amunicji, trzeba będzie im to zniszczyć. Jak szybciej ktoś inny mnie nie zniszczy. Co to jest howitzer? Pierwszy raz się z tym spotykam. Z tym terminem słownym. Szczelają! Szczelają! Lecimy. Zmniejszę prędkość. Jest. Ups. Ups. Peszek. Opuść samolot, raz, dwa. Biorę gladiatora. I teraz lecimy już na poważnie z tym koksem. Karty. Kart jest niedużo, więc pojedynek myślę, że będzie dosyć krótki. I tak w sam raz na odcinek te dwa pojedynki będą. Okej. Lecimy tutaj na jakiegoś. HE-51. To dwóch z takimi samolotami jest. Ale mapa ładna. Okej. Dajemy. Zniszczymy też im bazę amunicyjną. Żeby nie szkalali na próżno. Ale najpierw mam tu kogoś. Zderzyli się. Kurczę, zniszczył ktoś chyba ten. Dobra, lecimy na tego gościa. Czyżby już padł? Gdzie on jest? Trafienie krytyczne. Dajesz. Jest! Zbijemy się trochę w górę. Żeby mieć większy, lepszy punkt obserwacyjny. I lecimy na tamtych gości. Będzie dwóch na jednego, ale może damy radę jakoś. Bardzo bym był uradowany. A! O kuźwa. Ach. Ale obrwałem ostro. Ech. Hurricane. Pozbyliśmy się jednego samolotu, czyli tego co na początku. I coś strasznie długo to idzie. Ogólnie tego Hurricane'a mam już troszkę podrasowanego. To mam chyba nowy silnik, chłodnicę nową, coś tam jeszcze. O kuźwa! No zarąbiście! Zarąbiście. Jak ja lamię. Ja zawsze na odcinkach lamię we wszystko. Jak gram bez nagrywania, to jest wszystko cacy. Ach. Jakiś cel muszę zniszczyć wreszcie. Jesteś mój. Gin! Kurde, dlatego nie lubię klifów, ciężko wymanewrować. Dalej, w górę! Jesteś mój. Dajesz.
Ale ostro. Szybciej, nakręcaj, dawaj. No dawaj. Zniszczyłem kogoś. Okej, świetnie. Tutaj pomożemy kumplowi. O nie. Ale ktoś mnie ostro ciśnie. Mam przedziurawione skrzydła. Niedobrze. Błagam, kumple, pomóżcie. Kumple z oddziału. Szybciej, 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 szybciej. No to już po robocie. Lewe skrzydło w stanie krytycznym. Rozbiłem się. O, no to został nam świetny, świetny samolot. No, bierzemy prędkości. Okej. Żeby tak cały czas leciał te chociaż 400 na godzinę. Lecimy na około tą górę. Jeju, jak on wolny traci prędkość, jak się przejdzie w górę. Tutaj jakiś chyba na mnie leci. Spróbuję go załatwić. Bo ktoś mnie od tyłu bierze. Jakby to nie brzmiało. Tak, teraz przeładowanie. No, zarąbiście. Jak ja nie znoszę tego przeładowywania. Ktoś mnie z tyłu ciśnie. No. Zaraz będzie po robocie. Zestrzelę go. Muszę go zestrzelić. Muszę go zestrzelić. Zaraz będzie przeładowywał. No szybciej, ile ty masz tamtego życia? Masakra. Żeby nie wleciał w niego. Przeładowanie. Spadnij! Czy to nie jest jakiś bombowiec? Taki jakiś duży, a taki mało zwrotny. Jeszcze trochę i będzie żywe. Zniszczony. A nie rozumiem punktów! Jeszcze żyje? Wbij się, wzbij się. Nie żyję, a punktu nie dostałem. To niesprawiedliwe. Dobra. Teraz wszędzie jest daleko. Nie mam pojęcia, gdzie się udać. Może mecz się niedługo skończy. Tam jakiś jest, kurde. Na niego zapolujemy. Dajesz, dajesz. Pokaż moc. Samolot już ledwie zipie, ale... No, no dalej, dalej. Dawaj. Tak, teraz to nie ucieknie, bo jest wprost przede mną. Chociaż... Chyba nawraca.
Jest! Fuksem! Świetnie. Zaraz to wygramy. O nie! No nie. No cóż, nie mam więcej samolotów, więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie, jak wam się podobało. I następny odcinek najprawdopodobniej z ekipą. Będzie nas trójka lub czwórka. I myślę, że będzie naprawdę spoczko, bo fajnie, fajnie się ogląda, gdy gra kilka osób. No i nam też fajnie się gra. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Aha, przy okazji zapraszam was na mojego Facebooka, facebook.com/araulenplay, na którym znajdziecie nowe informacje odnośnie kanału, a także możecie ze mną się skontaktować i być na bieżąco. Tam będę was się pytał co i jak w niektórych momentach. Poza tym zapraszam was na mojego Aska, ask.com/araulen. Możecie mi zadawać pytania. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć!